Witam Was, z tej strony Tomek. Wygrywamy jeszcze raz ul numer 1, bo z wczorajszego nagrania wyszedł timelapse niestety. Za długo przytrzymałem guziczek w GoPro i wtedy zaczyna nagrywać timelapse. No trudno. Także dzisiaj nie będziemy rozwalać jeszcze raz gniazda. Tylko wspomnę o tym, tutaj pewnie zrobię przebitkę wczorajszego timelapsa i wspomnę o tym, co tam tak naprawdę było. No. Było dobrze, gniazdo porządnie zalane, tylko u mnie zimowlę uli wielkopolskich jest na 1,5 korpusu. Zacząłem się wczoraj zastanawiać, czy z racji tego, że czerwiu nie ma w gnieździe, przypadkiem nie zeszła matka do połówki zaczerwić tam na dole. Zaraz zobaczymy, podniesiemy korpus. Będzie cholernie ciężki, bo jest dobrze zalany. Zobaczymy. No, to się trzeba było dobrze przestawić. Ale okej, zobaczmy, co tutaj jest na dole. I teraz tak. Pierwsza ramka to jest pędzel do odciągnięcia. Druga ramka całkiem przyzwoicie odciągnięta. Tak, tak, w zupełności odciągnięta, ale pusta. Bez pokarmu, bez czerwiu. Trzecia ramka tak samo, zupełnie pusta. Pokazujmy sobie wszystkie. Mam nadzieję, że tutaj nic nie znajdziemy. Czwarta ramka tak samo, pościutko. Piąta ramka. O, jakiś pojedynczy nakrop, ale nic takiego. Szósta. A to z tej strony coś było wcześniej, ale też pusta. I siódma. Pusta. No to ósma na pewno grzybowa będzie. Tak samo. Tak, tu jest też zostawiona węza do odciągnięcia, ewentualnie na wiosnę. Dobra, czyli tu mamy puściutko, możemy to składać z powrotem. Czyli matka, to tak świadomie też było zrobione, żeby tutaj dać nowe jasne plastry na dół, zakładając, że matka nie będzie chciała nam czerwić. No ale dobra, składamy to z powrotem do kupy. No nawet nie było najgorzej. Dobra, tu jeszcze pszczołom zostało troszeczkę pokarmu. Tu dostały jakiś tydzień temu ostatnią dawkę, 3 litry. I jak widać już są mocno zalane, bo nawet nie chcą tego wybrać do końca. Także tu tylko zrobimy porządek. I zamykamy. Następna.